muszę robić operację, kiedy jest jedno strzelące ucho. Ale nie możemy dzisiaj powiedzieć, że coś jest niemożliwe. Ma to znaczenie dla każdego z nas. W każdej praktyce klinicznej powinniśmy wiedzieć, że możemy dzisiaj, wykorzystując współczesne możliwości chirurgiczne, technologiczne i pewne doświadczenie, robić to, co jest szczególnie wskazane w niektórych sytuacjach. W takich sytuacjach mam nadzieję, o których powiem. Bardzo dziękuję, że możemy wystąpić tutaj w takim gronie kilkuosobowym podczas obchodzenia naszych jubileuszy. Skromne, co to jest 20-25 lat, to jest bardzo niewiele, ale trzeba się cieszyć z tego małego, to wtedy może będzie rosło. 25 lat temu rozpocząłem program leczenia całkowitej głuchoty przy pomocy szczepów ślimakowych. Dziś mówiąc o... Coś się załamuje, tak? O jedynie słyszącym uchu można odnosić to do bardzo różnych patologii. Ale co innego jest operować jedynie słyszące ucho, kiedy mamy małą perforację, a co innego, kiedy mamy przed sobą wyzwanie w postaci rekonstrukcji łańcucha kosteczek, ale bez ingerencji do przesionka, a co innego, kiedy musimy otworzyć przesionek i wejść do ucha wewnętrznego. Stąd z tego całego obszaru jedynie słyszącego ucha będę się przede wszystkim odnosił do takich sytuacji, które dotyczą głównie szczeniączka, bo to jest tak naprawdę największe wyzwanie. To szczeniączka może być uszkodzone w bardzo różny sposób. Może być z powodów wrodzonych, nabytych, pourazowych, pozapalnych, brak być części. Brakuje części suprastruktury. Może być taka sytuacja, że nie ma z różnych powodów całej suprastruktury i płytki, z jakimiś zmianami zarostowymi, bo gdyby ich nie było, to było głucho. Może być taka sytuacja, że jest wyluksowane podczas wcześniejszych operacji, czyli nie ma, bądź podczas urazu, czyli nie ma połączenia między szczeniączkiem a kowadełkiem. Może być taka sytuacja, która też wcale nie jest taka rzadka, kiedy suprastruktura szczeniączka wraz z kowadełkiem oderwana jest od podstawy, od płytki szczeniączka i mamy pełną rezerwę słuchową zazwyczaj. Może być. I takich sytuacji jest najwięcej, kiedy mamy w różnym stopniu zaawansowaną otosklerozę i mamy unieruchomioną podstawę szczeniączka, pozostałe elementy są ruchome. Jakie są obrazy w badaniach audiometrycznych? Są bardzo różne. Bardzo często jest tak, że mamy rzeczy, tak jak w przypadku D, jakąś resztkę, czyli praktycznie nie słyszące jedno ucho, ze znacznym zaawansowaniem procesu w drugim uchu. I w tych wszystkich sytuacjach każdy z nas może powiedzieć, mamy dzisiaj sporo nowych technologii. Technologii związanych z szczepianiem urządzeń do ucha środkowego. Mamy coraz więcej aparatów słuchowych i nie będzie błędem, jeżeli pacjent będzie skierowany w każdym z tych dwóch kierunków po to, żeby lepiej słyszał. Otrzyma pomoc. Ale jeżeli będziemy mieli taką sytuację jak tu, kiedy spada wydolność ucha wewnętrznego i podejrzewamy zaawansowany proces otosklerozy, która postępuje, to musimy mieć świadomość i musimy to powiedzieć pacjentowi, że dziś on będzie miał korzyść z wykorzystania różnych urządzeń szczepialnych bądź konwencjonalnych aparatów, ale że jeżeli to będzie postępowało, to ucho obłuchnie. Jeżeli tego nie powiemy, to będziemy obarczeni pewnym zaniechaniem, które ktoś w dzisiejszym świecie coraz trudniejszym może nam w przyszłości wyciągnąć. Może udokumentować, że my nie powiedzieliśmy wszystkiego i nie radzę tego robić. Naprawdę. Nie musimy robić wszystkiego. Ja też wszystkiego nie robię i na wszystkim się nie znam. Ale to, co robię, to staram się być za to odpowiedzialny. Możemy mieć takie sytuacje jak tu, gdzie mamy jakąś resztkę. Resztkę z niewielką rezerwą. Możemy rozpatrywać takie ucho. Aparat słuchowy tu niczego nie da. Możemy rozpatrywać
to ucho pod kątem wszczepienia implantu, na przykład Kotax, takie urządzenie, o którym mówiłem, pokazywałem podczas poprzednich dni, kiedy jest bezpośrednia stymulacja. Tu może nie udać się uzyskać efektu w postaci swobodnego rozumienia głowy, ale każda istotna poprawa będzie dawała nam odwagę i otuchę, żeby operować to ucho. Będzie zmniejszała ryzyko dla nas i ryzyko dla pacjenta. I tak można było mówić tu o każdej z tych sytuacji, która jest przedstawiona. Jest każda z nich to długa, ciekawa historia. Historia kontaktu z otolaryngologami, z protetykami, z audiologami, z foniatrami czy z innymi specjalistami. Co jest istotne bardzo podczas każdego badania podmiotowego i przedmiotowego, to jest oczywiste, ale zwłaszcza tu należy starać się zgłębić i sobie odpowiedzieć, bo za każdym tym punktem kryją się pewne uzasadnienia na tak, na nie, albo za wstrzymaniem się przed podjęciem decyzji, nie doszło do urodzenia. Jeżeli udokumentujemy, czasami to jest możliwe, czasami nie, że ten niedosób jest do urodzenia, to niezależnie od tego, jaka jest rezerwa, możemy powiedzieć pacjentowi, najprawdopodobniej nic się nie będzie zmieniało. To znaczy, jeżeli ma dzisiaj korzyść w aparacie słuchowym czy w innym rozwiązaniu, to dobrze. To jest dla niego bezpieczne i to jest dla niego optymalne rozwiązanie. Ale jeżeli ten niedosłuch jest postępujący, to musimy mieć na uwadze, że prawdopodobnie jest to proces albo otosklerozy, albo tympanosklerozy, a zatem będzie się działo coś, co wcześniej czy później może doprowadzić do całkowitego zarośnięcia, na przykład ślimaka, i nie tylko nie będzie mógł ta osoba skorzystać z efektu stymulacji naturalnej, akustycznej po usunięciu nieruchomego szczeniaczka, nie będzie mogła skorzystać z implantu ucha środkowego, oczywiście z aparatu, nie będzie bardzo trudno, a czasami może być niemożliwe wszczepienie i efektywne działanie implantu ślimakowego, kiedy dojdzie do zarośnięcia schodu bębenka. Trzeba zwrócić uwagę, co jest z szumami. Szumy zwykle symetrycznie nasilają się w przypadku zmian, które przechodzą z ucha środkowego na ucho wewnętrzne, na przedsionek, czyli zaawansowana coraz bardziej otoskleroza, coraz grubsza płytka szczeniączka, w coraz większym stopniu zajęta kapsuła ucha, kostna ucha wewnętrznego, coraz większe szumy, niedosłuch po urazie głowy. Jeżeli udałoby nam się ustalić, czy to miało związek z jakimś urazem, czy to wystąpiło w jakimś momencie, oczywiście pacjent może powiedzieć, że ten uraz jakiś był na przykład, on nie pamięta, w postaci przytomność, o tym miał wieloodłamowe czy wielomiejscowe złamania, tym bo wszyscy się zajęli i leczyli, potem dopiero się okazało, że jest niedosłuch. Ale tu raczej nie będziemy się spodziewali pogorszenia, chyba że w badaniach okaże się, że na przykład jest zwichnięta podstawa, wyluksowana podstawa szczeniączka. I przy pierwszej kolejnej infekcji górnych dróg oddechowych, kiedy będzie zajęte ucho środkowe, może dojść do uchody. Niedosłuch po wcześniejszych zapaleniach. Kolejna sytuacja, która jest zupełnie inna niż niedosłuch, który postępuje, ale w wywiadzie nie ma zapaleń. Niedosłuch postępujący w rodzinie. Drodzy Państwo, ja pokażę swoje statystyki. Gdybym nie pytał pacjentów dorosłych o dziadków, o babcie, o dzieci, o wnuczki, to nie miałbym w tej chwili ponad 1500 rodzin, które były operowane z powodu otosklerozy. To pokazuje, że warto pytać, warto starać się wyjaśnić, czy takie sytuacje są. Kiedyś o tym już mówiłem na naszym posiedzeniu, w naszym towarzystwie. W 1998 roku podczas zjazdu otolaryngologów w Katowicach profesor Kuś, wtedy specjalista krajowy w dziedzinie otolaryngologii, zaprosił mnie do dyskusji o okrągłą stołu i dał takie mało wdzięczne zadanie, żebym się pozmagał i spróbował odpowiedzieć, jak odnieść się do jednego słyszącego ucha. Ówcześni partnerzy w tym okrągłym stole, doświadczeni otochirurdzy, patrzyli na mnie z bardzo wysokiego pułapu,
nie chcę powiedzieć, że mnie lekceważyli, ale dawali mi do zrozumienia, że to, o czym będę mówił, ma małe znaczenie i na pewno sobie nie poradzę. W związku z tym napisałem wtedy do żyjących i aktywnych otochirurgów w świecie, co oni robią w sytuacji, gdy mają jedyne słyszące ucho. Są to osoby i w Europie, i w Stanach bardzo znane. Większość, właściwie wszystkich znam ich osobiście i miałem możliwość bycia w ich miejscach. Wiem, co, jaki jest ich warsztat pracy i jak podchodzą, jakie jest ich doświadczenie, jaki jest ich dorobek. Ich odpowiedzi były takie. Przeważała opinia, że należy czekać. Oczywiście mamy na uwadze, że to było w 1998 roku. Do dziś zmieniło się wiele i warto byłoby, żeby ktoś pokusił się i zapytał współczesnych oto chirurgów. Często spotykam się z profesorem Edwinem Elfisersem, którego zdanie jest podobne jak moje w tej chwili, a wtedy był też bardzo sceptyczny. Preferowane podejście zachowawcze, stosowanie aparatów, czyli pacjent na tak, jesteśmy otwarci, staramy się pomóc, ale decyzja, żeby jednak później była obawa, że coś się stanie, że będzie się być posądzonym, bo nie było to powszechne w naszym myśleniu. Założenie było takie, że jak już stało się nieszczęście, to nie należy się do tego nieszczęścia dokładać. Mam na myśli nieszczęście w operacji na przykład pierwszego ucha z powodu otosklerozy. Większość respondentów uważała, że tylko sytuacje wyjątkowe, ale jak próbowałem jeszcze raz zapytać, a co uważała za wyjątkowo, no to odpowiedzi były już takie, których nie da się nawet podsumować. Wyjątkowe po prostu. Czasami trzeba mieć odwagę i powiedzieć, jeżeli jestem przekonany, że to, co robię, to robię dobrze, to przekonanie nie jest poparte pychą, nie jest poparte czymś, że ja tak uważam, bo ja jestem wielki. Nie. To poparte jest wynikami i długoletnią obserwacją. To trzeba powiedzieć, że to może być i w tej sytuacji, i w innej. Mój dorobek, moje doświadczenie to jest około 30 tysięcy operacji dotyczących, na przykład mówię o innych operacjach usznych, bo tych wszystkich innych jest ponad 170 tysięcy. To są wielkie liczby, ja sobie zdaję sprawę. Dla wielu osób niewyobrażalne. Ja trzymam się z tego powodu tłumaczyć. Po prostu to zrobiłem. Zrobiłem najlepiej, jak potrafiłem. Jeżeli dotychczas mnie nikt za to nie oskarżył, nie zapłacił nikomu odszkodowania, to chyba najgorzej nie było. W tej grupie jest znacząca grupa otoskleroz. Nie znam współczesnego otochirurga i tutaj nie mam, proszę tego nie odbierać inaczej, jak informacje, który miałby taki osobisty dorobek. W tym dzieci, które stanowią niewielki odsetek, ale jeżeli patrzymy na liczbę i na piśmiennictwo światowe, to jest to grupa jedna z największych, jeżeli w tej chwili nie największa. W tej grupie, czy poza tą grupą są oczywiście inne sytuacje dotyczące nieruchomego szczeniączka. Nieruchomego szczeniączka przy zachowanym całym łańcuchu, dotyczące zmian wrodzonych, pourazowych, dotyczącej lokalnej albo ograniczonej tympanu, sklerozy, wrodzonej wątpliwości kości czy wady ucha wewnętrznego związanej z poszerzonym wodociągiem przedsionka. Materiał analizowany dla potrzeb tej pracy, który po raz pierwszy pokazuję, dotyczy 483 osób i ten materiał wiąże się z takimi wynikami. To są wyniki. To są wyniki obserwacji, które są znakomite i życzę każdemu, żeby takie wyniki miał, kto się zajmuje chirurgią ucha, mogę powiedzieć, że w odniesieniu do szczeniączka te wyniki są znacznie lepsze niż do wszystkich innych grup operacji dotyczących ucha środkowego. To zachęca i to bardzo cieszy. Ale jednocześnie nawet jedno niepowodzenie, jeżeli będzie związane z otochirurgią, będzie niezwykle dołujące, ja sobie z tego zdaję sprawę. Będzie trudne do przeżycia, przynajmniej dla mnie. Kiedy wiem, że tak dużo się udało, a jednocześnie nie mogę powiedzieć nikomu i nigdy tego nie mówię, że każdy ma 100% szansę. Nie. Ma bardzo dużo szansę, ale to nie jest szansa 100%. Podstawy sformułowania tego stanowiska mojego
wiąże się, tak jak już zauważyliście Państwo, na dużym materiale zebranym, jednak w stosunkowo krótkim czasie, jak na taki materiał, nie znam takiego zbioru z literatury. Wreszcie jednolitego podejścia terapeutycznego, które zostało opracowane i uzyskanych wyników. To są trzy przesłanki, które pozwalają mi powiedzieć, że to mogę robić i że robię to bezpiecznie dla pacjenta. Jednolita procedura terapeutyczna wiąże się z ograniczonym dojściem przez przewód słuchowy zewnętrzny, to znaczy nie poszerzam go na miarze, staram się w polu mile na półtora, rzadko większym, zapewnić sobie wystarczający wgląd, żeby można było uwidocznić w wystarczającym zakresie krótkie szczeniączka. Zastosowanie protezek. Te protezki, wszystkie, które ja stosowałem w swoim życiu od momentu, kiedy one były dostępne, mają różne rozmiary, dostosowane do różnych sytuacji, pozwalające na modelowanie, o czym powiem. Wreszcie są one stłoczkiem i mają zapięcie. Zapięcie platynowe albo tytanowe. Wykonuję wejście do płytki, czy do przedsionka frezem. I nie różni się w tym od tych, którzy preferują laser. Jest to jedno z dobrych rozwiązań. Dla niektórych może najlepsze. Wyeliminuje obawę związaną z wglądem w odpowiednie miejsce. Chociaż jak na ostatnim dniu oto chirurgii, jeżeli ktoś oglądał, widziałem jak kolega, którego znam z Wielkiej Brytanii, miał wykonać otwór jednym strzałem, a tych strzałów wykonał chyba z 12, leczyliśmy, a potem tak wziął frezę, to trudno powiedzieć, że to jest mało inwazyjna chirurgia. Jeżeli nie stracił słuchu, to znaczy, że to jest możliwe. Ja tego nie robię. Nie robię dlatego, że jeżeli mam kilkanaście operacji dziennie, ci, którzy byli w instytucie, to widzą, że tak jest. Mówię teraz tylko o operacjach endosklerozy, czy operacjach na szczeniączku. To rozkładanie się za serem, kiedy operacja trwa 15 minut średnio, jest dla mnie zbyt długie. Ale jeżeli ktoś lepiej się czuje z wykorzystaniem lasera, podkreślam to, bo krążą takie opinie, że to jest najbardziej, najmniej inwazyjna. Czasami tak, a czasami jest właśnie bardzo inwazyjna, zwłaszcza wtedy, kiedy płytka jest bardzo gruba, kiedy się strzela, a potem i tak trzeba wyprowadzać otwór. Jeżeli chce się do końca włożyć, bo jeżeli się nie chce włożyć proteski, to można tak zostawić. Wreszcie uszczelnia tłoczek skrzepem krwi i uważam to za optymalne rozwiązanie, które zapewnia stabilizację. Sytuacje kilka ostatnich, które wziąłem, wskazania, które miały miejsce podczas naszej operacji, ucho prawe, ucho lewe, sytuacja przed operacją i sytuacja po operacji, zmiana krzywej kostki. Nigdy pacjentowi nie mówię o tym, jaki będzie efekt ponad to, co wynika z rezerwy słuchowej. Jeżeli biorę audiogram i tłumaczę, to mówię, ma pan taką i taką rezerwę. Jeżeli wszystko to, co będzie przedmiotem operacji, zostanie wykonane, to ma pan szansę tak słyszeć. To bardzo dużo, ale w tym wypadku taki słuch to nie jest słuch swobodny. Być może trzeba będzie uzupełnić aparatem słuchowym. Sam pan to oceni. W zależności od tego, jak funkcjonuje, gdzie pan pracuje, jak pan się otacza. Bardzo dużo osób ma podwyższony próg, czyli powyżej kostnej, co nie jest zrozumiałe. Znaczy, no, znamy te wyjaśnienia, zmieniają się warunki rezonacyjne w uchu środkowym. To tylko pokazuje, że jeżeli to jest, i to jest bardzo często, a rzeczywiście jest bardzo często, na różnych częstotliwościach, czasami na wszystkich, czasami na niektórych, to będzie to nasz bonus. To my możemy powiedzieć, tego nie mówiłem, ja tak mówię, tego nie mówiłem, ale to jest pana predyspozycja. Pan był znakomitym pacjentem. I mi się udało więcej niż zamierzałem i wtedy jest powód do wspólnej radości, a nie do rozczarowania, stąd nie mówię o tym wcześniej. Sytuacja kolejna, przed operacją i po operacji, gdzie zamknięta jest rezerwa, w większości nie zamknięta jest na przykład w zakresie niskiej częstotliwości, trudno to widzieć. Wszystko funkcjonuje dobrze. Wiemy, że niskie częstotliwości to jest duże wychylenie, czyli pewnie nie ma swobody wychylenia dużego,
ale jest bardzo dobre wychylenie na średnich i wysokich częstotliwościach. Kolejna sytuacja, i tak mógłbym mówić o rozrywce. Jaka jest moja procedura chirurgiczna? Tu się rozpoczyna operacja i ona tak trwa, jak Państwo widzicie. Tu nie ma niczego specjalnego. Znieczulenie ogólne. Są osoby w Polsce, które wstają i mówią: nie, nie robimy znieczulenia ogólnego. Przecinamy, przecinam. Zwykle przecinam nożyczkami. Czasami trzeba sfrezować, bo jest mało, ale zły wygląd. Odnoga tylna musi być przecięta. Wprowadzam wiertło 0,6 albo 0,5. Mamy dwa w tej chwili. To 0,6 to jest fabrycznie kupione, a to 0,5 to jest to, które się wytarło, ale jest dobre. I ma średnicę 0,5. I zakładam proteskę, tak jak widzicie Państwo, zapinając ją, nie zaciskając do końca, natomiast ona się ma zapiąć w taki sposób, żeby miała pewien luz i się nie zsuwała. I skrzep, mały skrzep krwi, który jest wprowadzony. Tu, tak jak powiedziałem, nie ma żadnego skutku. To jest ciąg operacji. Może odchyliłem się tylko wtedy, kiedy brałem proteski, które mi podawano. Tak to wygląda. Jak małe, ograniczone poszerzenie, które pozwala, że wona jest nieosłabiona, skóra, która nie ma elementów sprężystych, nie opadana od nogi, długą kowadełkę, w związku z tym to wszystko jest trwałe i te efekty są dobre. Co dzisiaj mamy do wykorzystania? Proteski polskie Mikołowa w 4 wymiarach, które są bardzo dobre, ale po wielu, wielu latach w sytuacjach, w których dochodzi do wtórnego zarastania na skutek procesu autosklerozy, zaobserwowałem, że platyna niestety potrafi przecinać odnogę długą kowadełkę. Z tego powodu, z tego właśnie, zdecydowałem się na stosowanie od 4 prawie lat na proteski, które są z tytanu. Tu widzicie różne proteski, które można zastosować. Proteska, która jest z takim przegubem, czyli z mechanizmem stawowym. I wreszcie moja proteska, która jest w ofercie kurca, która ma dłuższy płoczek i ma takie wygięcie, które zapina się nie zaciskając. Po tych 4 latach mogę powiedzieć, że nie byłam w jednej sytuacji takiej, gdzie doszło do nekrozy. Wynika to, że ten rodzaj tytanu jest inny i bardzo dobrze chodzi w wytworzonym otworze, a ten rodzaj tytanu jest inny, integruje się podobnie jak w innych sytuacjach z kością i może być wypchnięta proteska w wyniku zarastania otworu niższy okienka, ale nie dochodzi do nekrozy. Stąd moje przestawienie się na te proteski. Innych nie stosuję, bo nie znajduję dla nich dzisiaj żadnego uzasadnienia. Jeżeli ktoś stosuje, ma wyniki, nic mi do tego. Ja tylko mówię o tym, co wynika z mojego doświadczenia. Wszystkie te pozwalają mi na to, żeby je modelować, w zależności od tego, jaka jest sytuacja miejscowa i zaraz takie zobaczymy. Jak się zmieniało moje podejście jako uczeń profesora Kukwy w tym zakresie, a profesor Kukwa uczeń profesora Bochenka, stosowaliśmy na początku proteski, które robiliśmy sami. Tym się różni od innych, że dzisiaj też potrafię zrobić, a są takie sytuacje, że trzeba zrobić. Na przykład dojdzie do wyważenia całej płytki szczelniaczka. Taka sytuacja nie jest wcale taka rzadka dla niektórych. U nas, materiale po 1993 roku jest to rzadkość, ale mam tu tantalowy na bloku operacyjnym. Wiem, że mogę wziąć łódkę tłuszczu, mogę zrobić. Wyniki nasze wtedy były bardzo dobre. Ta łódka tłuszczu dopasowywała się do okienka, kiedy usunięta była cała płytka albo znaczna część płytki, bo takie były operacje. W założeniu zbijało się tą płytkę. Natomiast wyniki odległe niestety dobre nie były. Część tego się rezerwowało, tworzyły się przetoki. Po kilku albo po kilkunastu latach trzeba było przeprowadzać ponownie operacje.
tu od 1994 roku wykonuję z założenia stawę do tomie, chyba że się coś wydarzy, a taka możliwość istnieje, trzeba zakładać, trzeba widzieć, jak się zachować. Tutaj rozwiązania mogą być dwa. Niektórzy starają się wziąć fragment ściany żywy albo delikatną powieść i położyć na okienko i postawić proteskę. Ja tego nie robię, dlatego że obawiam się przesuwania. Proteska pracuje, w związku z tym tego się nie da przykleić. Obawiam się, że się odchyli ten był położony fragment na okienko i będzie przetoka. Stąd w takich sytuacjach, jeżeli już się zdarzy, to wykonuję ręcznie proteskę z grudką tłuszczu. I tutaj parę sytuacji do pokazania, jak to w życiu bywa. Podczas reoperacji, jak Państwo popatrzycie, to się będziecie uśmiechać, bo pewne rzeczy są niewiarygodne. No, to jest proteska zrobiona na wymiar do tego ucha, a taką wyjątkową. Rozumiecie Państwo, dlaczego ta pacjentka miała zawroty w głowie? No nie miała szans funkcjonować normalnie, jeżeli proteska była o wiele dłuższa. No bo taka została produkowana. Miała zawroty głowy do momentu, kiedy ona spadła, na szczęście. I nie straciła do końca słuchu, bo gdyby straciła, to byłby problem. Tu jest obraz śródoperacyjny tej proteski, najczęściej usuwając. Przepraszam, jeżeli ktoś chce mnie oskarżyć, to pokażę dowody w postaci dokumentacji lekarskiej. Po wszystkich ośrodkach, które stosują te proteski, najczęściej one spadają. Albo powodują częściową nekrozę, albo po prostu się zsuwają. I dzisiaj nie widzę dla nich uzasadnienia. Ale w świecie są wykonywane, więc jeżeli ktoś wykonuje, ma obserwację, ma dobrą obserwację, tak jak powiedziałem, po to chirurgii nic na niego. Ta spadła. Troszkę przycięta, ona jest sposobem gruba w stosunku do takiej, którą należało założyć. Tu jest kolejna sytuacja, kiedy są duże zmiany zarostowe, znaczy gruba płytka i zobaczcie, jakie jest tętnienie. No zdarza się. Czy to jest przetrwały wodociąg, czy poszerzony wodociąg? Nie do końca w tamtych sytuacjach, ale wybór. Usunąć całą płytkę i zrobić podeskę samemu i z grudką tłuszczu, albo założyć grubszą 0,6. Taka jest. Ona prawie cała wypełni. Rzadko ją stosuje. Okazało się, że wszystko było dobrze. Tu jest kolejna sytuacja związana dotycząca poszerzenia. To jest bardzo duże poszerzenie przybór. Tam jest błona. Za duże. Ta skóra zawsze będzie opadała na odnogę i będzie powodowała. To jest odnoga kowadełka i to widzicie kanał nerwu twarzowego i widzicie bardzo dużo wzrostów. No bo to leży, to nie pracuje. W związku z tym trzeba czasami wzmocnić elementem chrzęstnym, żeby ona była zawieszona nad odnogą. Sytuacja, kiedy proteska zrobiła właśnie z drutu tantalowego, która przerosła gdzieś tam w okolice, tu odnoga kowadełka, widzicie Państwo wzrosty, no trzeba ją wyjąć, to jest ryzyko, bo otworzy się przedsionek. Nie wiemy, co nasi poprzednicy zrobili, czy usunęli całą płytkę, czy część płytki, bo są zupełnie różne sytuacje. Kolejna sytuacja, kiedy mamy odnoga kowadełka i tu jest była proteska, która z grudką tłuszczu, ale oczywiście tłuszcz się wchłonął. Tu wypchnięta proteska przez zarastający otwór, zwłaszcza u osób młodych, ta otoskleroza potrafi być bardzo agresywna. Ponownie wykonany otwór i ponownie założona proteska w wypadku 0,47 mm. Czasami są takie sytuacje, jak te, gdzie mamy nekrozę. To jest fragment od nogi drugiej kowadełka. To jest kanał nerwu twarzowego, to jest nisza okienka. Dotąd dochodziła normalnie od noga. Jest nekroza. I teraz, czy na tym założyć, na tym gigucie i odbudować cementem? Tak czasami robię. Ale jeżeli widzę szansę, że można wykorzystać ten gigut, to wykonuję takie głębienia. To frezowanie jest niczym nie zagraża, bo nie ma połączenia w tym momencie z uchem wewnętrznym. Jest nerw, oczywiście trzeba uważać na ten nerw, czasami jest odsłonięty.
otwór, znaczy zamierzenia są okrągłe, stąd też tłoczek jest nie z blaszką platynową w tym wypadku, tylko z drucikiem, dlatego że drucik jest okrągły i łatwiej się pasuje. I tu zobaczycie Państwo, jak można to zrobić. Rezerw 06. Jest jedno i drugie. Staram się ominąć, tu jest otwór wykonany, ominąć. Ona troszeczkę umija, żeby nie dotykała do nerwu. Jest wygięta i stąd tego wygięcia nie uzyskacie Państwo w protezce, tylko z teflonu wykonane. I dlatego między innymi też nie stosuję protezy teflonowej. Ten drut usztywnia ją i to wymodelowanie zapewnia stabilność tego układu. W sytuacji, gdzie trzeba ominąć nerw twarzowy, dobudować, wydłużyć odnogę kowadełka, tu mamy nerw twarzowy odsunięty, bądź założyć na rękojeści moteczka czy na szyjce moteczka. Wtedy, ale jeżeli to jest wejście tam, wymodelowaliśmy ją, tam jest odsunięty nerw, który pokazywałem. Struna wewnętrzna się zaczepiła trochę. Zahaczyliśmy to o kikut i dobudowaliśmy cymentem. To jest nerw, to jest wyprofilowana protezka. Wszystko funkcjonuje bardzo dobrze. Umocowanie protezki na główce. Na główce może być na rękojeści, na szyjce, na główce. Każdy z tych rozwiązań ma swoje zalety i jeżeli są warunki, to każdy może być zastosowany. Zobaczmy, jak to wygląda. To jest fragment główki młodeczka. Można to zrobić laserem, można zrobić tak jak widzicie rezą. Jest proteska, która ona jest wygięta tak, żeby wchodziła prostopadle do... Tu musi być za to zahaczona i zapięta. To nie jest takie łatwe. I robiłem to zawsze, dopóki nie było tych protezek kurca stawowych, które można zapiąć na szyjce i one mają staw, czyli jest jedna dźwignia, a potem drugi tłoczek, który wchodzi. Tu to zapięcie, czasami odrobinę cementu, żeby to się nie przesuwało i żeby nie można tego zapiąć. Umocowanie na szyjce. Też po wykonanym otworze. To wygięcie tutaj jest tak, żeby kąt był prosty w stosunku do powierzchni, płytki szyjnej. To jest sytuacja taka, że podczas wcześniejszej operacji, nie będę mówił, że po innym ośrodku, bo to nie o to chodzi, po wcześniejszej operacji zostało wyluksowane kowadełko. I ono teraz tak, można go usunąć i zawiesić na szyjce, tak jak tutaj robię, a można go zostawić. Ja go zostawiłem. Nie do wykorzystania jest to kowadełko, natomiast ono ogranicza tą proteskę, czyli ona się nie przesunie nam w drugą stronę i jako ogranicznik jest bardzo dobry, natomiast gdybym usuwał, no to pewnie i tak by się nie udało tego uzyskać trwałego wyniku, ponieważ doszłoby do ponownego zaośnięcia. Sytuacje ekstremalne, kiedy mamy wadę wrodzoną, mamy jakąś resztkę układu kosteczka, kiedy mamy odsunięty nerw, mamy taką sytuację. Robimy proteskę, przygotowujemy ją od razu z cementem, żeby ją podłożyć pod ten kikut elementów przerodzeniowych i drugą kroplą cementu podkleić tak, żeby ona omijała, tak jak widzicie. Czyli pierwszy fragment cementu był wcześniej, drugi był dołożony. No, i proteska omija cały nerw i pracuje. Skrzep. Podsumowując, wyniki chirurgicznego leczenia nieruchomego szczeniaczka u dzieci są lepsze niż u dorosłych w ciągu pierwszych lat obserwacji. Wynika to pewnie z tego, że procesy inne są bardziej aktywne i że jak te dzieci dorosną do wieku
dorosłego, to pewnie będzie tak samo, ale póki co, jak porównujemy wynik dziecięcy, to on jest lepszy. To, co jest dzisiaj problemem, niepowodzeniem z różnego powodu, dotyczy rzeczywiście nielicznych osób na 1000 operowanych, a rocznie w tej chwili operuje około 1100-1200 takich operacji. Ważnym wskazaniem jest stwierdzenie, że jest rezerwa słuchowa i że są szumy uszne. Jeżeli pacjent ma szumy uszne i mu zakładamy aparat, to on wcześniej czy później go zdejmie. Jeżeli przyjdzie i powiem mu, że ma szansę zamknąć rezerwę słuchową, jeśli szumy zmniejszą, jego nastawienie będzie inne. Gdyby nie miał takich wyników, to bym tego nie podkreślał. Ryzyko wystąpienia powikłań jest małe, ale jest. Nigdy nie można powiedzieć, że nie ma. Psychologiczne ryzyko podejmowania przez pacjenta wcześniejszych powikłań będzie oczywiście zawsze. Należy ustalić możliwe powody niepowodzenia zabiegów, które były wykonywane wcześniej. Czasami to jest możliwe, czasami to nie. Przyznam, że trochę brakuje mi odwagi, żeby powiedzieć pacjentowi: proszę jechać do ośrodka, żeby przynieść mi protokół operacyjny. Bo wiem, jak wielu to odbierze. Odbierze to, że nie wiem, wszczynam jakieś dochodzenie, ktoś mi nie da, a w normalnym świecie tak powinno być. No, ktoś ma prawo zrobić najlepiej, jak potrafił. Może to się z różnych powodów nie udać i już ważne jest, żeby następny wiedział, co było zrobione, by można było uniknąć naszego problemu. Jakie jest stanowisko moje i zespołu młodego, który wykonuje tych operacji też coraz więcej, znaczy w ogóle już nie bardzo dużo, a no tych nie chcą. Ja ich rozumiem. Znaczy, mamy taką umowę, drodzy Państwo, żeby nie szarżować. Jeżeli jest sytuacja trudna, jeżeli jest operacja, to robi to najbardziej doświadczony ten, który tego dnia jest. Żebyśmy mieli wewnętrznie przekonanie, że zrobiliśmy to w tym momencie najlepiej przez tych, którzy byli na bloku operacyjnym. I tutaj nie ma między nami żadnego obrażania się. To jest zaleta, którą się dzielę. Uważam, że warto takie rzeczy podkreślać, by ktoś, kto wykonał 5 tysięcy operacji usznych, nie poczuł się nagle jako ujmy, że on dzisiaj nie będzie robił tej reoperacji. Jedyne słyszące ucho jest wskazane. To jest stanowisko, za które odpowiadam. I jeżeli ktoś, jeżeli Państwo mówicie, lekarz mówi Państwu, że nie jest wskazaniem, to a ten pacjent przyjdzie do mnie, a wielu przyjeżdża, to usłyszy co innego. I będzie miał sytuację, będzie miał dwa zdania. Jeżeli będzie zoperowany i ma takie szanse na wynik, to o kim będzie mówił, myślał źle. A mnie nie zależy na tym, żeby o kimkolwiek z nas mówiono źle. Żeby raczej mówiono o nas jako o środowisku współpracującym. Udokumentowanie kiedy? Szybszego pogarszania, zwłaszcza obniżenia przewodnictwa kostnego, nasilające się szumy uszne i zmiany patologiczne potwierdzone w tomografii w obrębie przedsionka. Jedyne słyszące ucho w moim głębokim, praktycznym, klinicznym przekonaniu nie jest podwyższonym ryzykiem w stosunku do innych sytuacji, zwłaszcza w otosklerozie, zwłaszcza w zaawansowanej otosklerozie, gdzie jeżeli tego, co mamy zrobić, nie zrobimy, to będzie to raczej zaniechanie, a nie uchronienie pacjenta przed nieuchronnym niedosłuchem. Wreszcie brak trwałego pogorszenia jednym słyszącym uchu, to co, a tych pacjentów obserwujemy bardzo starannie, bo chcemy mieć dowód, duży materiał i długi okres obserwacji, gdy zdaję sobie sprawę, że w różnych środowiskach to, co ja dzisiaj tu mówiłem, będzie odbierane różnie. Że wielu wśród, ja nie mówię tych, którzy nie operują, że wielu tych, którzy operują, powiedzą, a ja miałem inaczej i uważam, że nie. Ma prawo. Ja tego prawa nie zabiorę. Dziękuję bardzo.